Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol. Geralt z Rivii będzie przemierzał okolice Białego Sadu w dzisiejszym odcinku, szukając kolejnych znaków zapytania, bo jeszcze przecież nie polecimy dalej, prawda? Ale gdzieś tutaj był jeden w pobliżu, no właśnie, tutaj. Aż wstyd by było, gdybym tam nie poszedł po prostu. Więc umieścimy znak. No i zaraz pewnie level nam wpadnie. Jak widzicie, czas od znaku Quen, od jego wzmocnienia, jeszcze aż tak bardzo nie spadł. No to dzięki pauzie, którą zrobiłem między odcinkami. Okej, dobra, wyznacznik w tą stronę. O, co my tam mamy? Dezerterzy! Okej, dobra, mogę przetestować wreszcie mój żelazny miecz, ale... też ich nie bym przetestował. O kurde, dobra, pobiją mnie tutaj dosyć mocno. Okej, żelazny miecz się spisuje całkiem dobrze. Tak samo jak walka bez lokonu, bo Geralt wyprowadza ciosy w kierunku przeciwników, a nie tak po prostu. Dobra, nie można rozmawiać niestety, więc trzeba wykończyć. O kurde, dobra, ale nawet największy lesz jest w stanie zrobić mi krzywdę, kiedy wyprowadzi cios toporem w klatę. Ooooo, no i jeden pasek od adrenaliny zleciał, tak? Rozumiem. On się zrobił taki czerwonawy, brunatny. Czy po prostu mogą mieć tylko dwa? Nie, dobra, już skoczył na srebro. A podnośmy wszystko, co tu jestem w stanie znaleźć tylko. A, to było z tych worków, na których oni zrobili swój obóz. Dobra, woda książęca. Winny kamień. Gwennel. Wydarta stronica. Odwar z katakana. Alkahest. Kurde, dobra, sporo rzeczy, bierzemy wszystkie. Na każdą okazję. Chyba pierwsze trofeum w Wiedźminie, jakie wpadło. Dobra, tutaj też wszystko oczywiście. Jeszcze poświećmy sobie troszeczkę. Bo tutaj autentycznie lepiej zbierać wszystkie napotkane przedmioty, nie zostawiać nic. Dobra, jest jeszcze Gwynblade? Nie. Nie, choć w sumie. Nie, bo znacznik na mapie, ale to pewnie dlatego, że jest tutaj obozowisko dezerterów po prostu. To okej, kolejny znak zapytania, czy po prostu lecimy na przebój? Właściwie, no poleciałbym sobie na przebój, ale zaraz dostanę informację, że polecieliśmy tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Czyli za daleko. No ale właśnie, co my tu jeszcze mamy? O, proszę bardzo, tutaj jest nieodkryte miejsce. No ale to jest droga! To co nas może spotkać na drodze? Ej, stop, stop, stop! Nie podniosłem rzeczy po poległych żołnierzach, dezerterach. Ale właśnie, czy dezerter jeszcze jest żołnierzem? No tak, bo będzie sądzony przez sąd wojskowy, no to chyba... mimo tego, że zdezerterował, to dalej jest żołnierzem. Przecież sąd wojskowy tyczy się zazwyczaj wojskowych, a nie przecież zwykłych cywili. No dobra, więcej nikogo nie zabiłem? Naprawdę? Nie, no musiałem, kurde. No nie, to jest co najwyżej, mogę truchło poruszyć, albo nawet nie całe, tylko część. Nie, okej. Okay. Powiedzmy, że wyczyszczone. No to do znaku. Ale oczywiście zbierając wszystko po drodze. Wszystkie roślinki. Szkoda, że Geralt przystaje w miejscu, kiedy coś podnoszę. Bo tak to po prostu cisnął sprintem cały czas. Ale właśnie, czy drogą nie byłoby szybciej? Co tam? Delikatne wspinanie. Zresztą moment. Nie, stop. To jest gniazdo przecież gryfa. No właśnie. Ja już myślałem. Ale stop. Jest i nasz konik. Ale tam w dole niestety. Nie, sorry, płotko. Ale dalszą część podróży odbyję. Odbędę. Pieszo. O kurde, no i prawie zginąłem przez taki upadek. No widzieliście to. Trzeba bardzo ostrożnie poruszać się w tym świecie. No Geralt to nie nasz łowca. Nasz tropiciel z Bloodborne, który może z 20 metrów spaść i nic mu się nie stanie. Dobra, przez to muszę napić się z butelki wody. Wziąć parę łyków. Dobra, mam nadzieję, że poziom zaraz wskoczy, bo drugi slot by się przydał. Już dwie umiejętności mam. A tak właściwie będę miał trzy, no bo wraz z level upem mam nadzieję, że punkt umiejętności też wpadnie. No aż żal by było, aby tak miało nie być. Bo wtedy skąd bym brał te punkty, jak levele będą wpadały? A czemu nie leciałem teraz sprintem? No bo stamina mi się skończyła i wtedy trzeba przerwać na krótko. Ej, 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 stop. Nie wiem, wydawało mi się, że słyszałem coś. A może łanie biegające po lesie po prostu. Dobra, ile kroków jeszcze? 70 ledwie. No to spoko.
spokojnie. Ale może lepiej jednak, korzystając z drogi. Zresztą trupy jadę, tutaj są jeszcze. Nie, gule, kurde. Czy to jest różnica jakaś w ogóle? Ale napijmy się jeszcze. Dobra, igni gotowe. No i dlatego właśnie mówię, że ten znak będę ulepszał w pierwszej kolejności. Ale kurczę, aby na to nie patrzeć, no w pierwszej kolejności wrzuciłem więcej punktów żywotności o 500. I czemu góle są zawsze w pobliżu jakiejś świątyni, ołtarzyka, pomnika, kapliczki? Jest to jeszcze ktoś tu żyje? A tam jesteś. A są ataki z wyskoku? Nie, bo tutaj wtedy w trybie walki jest to unik niestety. Więc żadnych powietrznych akrobacji nie uświadczymy chyba. A może później rozwinę. Bardziej, ej kurde, ale kascenki to się nie spodziewałem i zmiany pory dnia też nie. Bo była noc, kiedy walczyłem z gulami teraz, prawda? A, i przywróciłem po prostu możliwość modlitwy w tym miejscu. No i drugi poziom, plus dostępny kolejny punkt. No tylko już teraz tak. Ej kurde, bez przesady. Ech, dobra, wszystko bierzemy z tego ołtarza. Albo, nie, dobra, oprócz ognia ze świeczki, tego nie bierzemy. Czego? Wilka złego, cholera, no pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Co za koleś, dobra. Czy coś można mu sprzedać? No, wszelakie alkohole i prowiant. Ale tego wolałbym nie robić. Kupujesz rupiecie może? Ale też nie wszystkie. A, niech cię gęś kopnie. Co masz? Pomniejszy glif, Quen. Ale tutaj na białą mewę recepturę. I na krasnoludzki spirytus. A odwar z baby cmentarnej. Kurczę, dużo rzeczy, ale pewnie gdzieś to znajdę. Ale odwar z północnicy. Zabicie przeciwnika zwiększa maksymalną żywotność do czasu medytacji lub szybkiej podróży. Wow, to w nieskończoność? No to by było niezłe. Nie, ale dobra, póki co, póki jeszcze jestem w miarę bogaty, to naprawdę się wstrzymuję z tym wszystkim. Z wydawaniem, znaczy się. Póki czegoś nie znajdę sam. Nie inaczej, jak będę potrzebował czegoś, no to kupię, okej, okay, ale... Póki co nie będę szastał moimi orenami na prawo i lewo. Nie, dobra, po gulach na pewno coś zostało. Proszę bardzo. Pozostałości raz. Mnie chyba brzuch boli. I tam w tamtych rewirach powinno być ich więcej. Okej. Okay. Plus krew gula jeszcze. Zwykły kwiatek czy pozostałość? Nie wiem, dmuchawce, latawce, wiatr. Kurczę, ale czemu tak nagle się zmieniła pora dnia? I to jeszcze na taką. Dziwne. Dobra, biegniemy dalej. Lub biegniemy dokąd? Bo tak biegać bez celu w ograniczonym terenie, bo on póki co jest ograniczony. To nie jest nic dobrego, ale tu mamy nieodkryte miejsce. I tutaj się chyba mogę udać bez żadnych problemów. Dobra, jeszcze jest to przede mną. Całkiem niedaleko. Więc czemu nie? Ja, okej, okay, mamy jakieś inne questy, które sobie mogę wrzucić ewentualnie tam z boku, z prawej strony. To pełna kolekcja kart, ale to przez całą grę będę kolekcjonował. Zresztą już teraz pewnie nie mam wszystkich. Nie no, bez i agres tylko mi zostały. Dobra, zanim tam, to jeszcze polecimy sobie w to tajemnicze miejsce. Ej, ale właśnie, level, kurde, postać, bam, dzień dobry. Drugi i trzeci slot. A mutagen, kurczę, mutagenów nie mam żadnych. To trzeba coś innego. Ej, a może po prostu, żeby skorzystać i z jednego, i drugiego. Więc tak, tutaj to oczywiście użyję, żeby aktywować. 500 punktów żywotności więcej, jakby co. No ale czy tutaj nie wrzucać? Regeneracja wytrzymałości w walce plus 1 na sekundę. Efekt skaluje się wraz z mocą znaków aż do maksymalnego poziomu 30%. Kurczę, dobra, a co jest dalej? Strumień ognia. Moc igni i piromania. 28 punktów tutaj trzeba wrzucić. Czy wydanych w ogóle? Nie, dobra, skoro tak, no to chyba wrzucę tutaj drugi.
No bo w mutagenach nic nie mogę zrobić, prawda? No właśnie. No ale jakby co, ten slot na mutagen tam będzie cały czas otwarty. Nie, dobra. Korzystając z tego, że mamy już 3 punkty, a tak właściwie tylko 2 sloty, no to ban, no tutaj wrzucimy. Nie w ten sposób, Piecho, nie w ten sposób. Aktywowanie, a wrzucenie punktu to są dwie różne rzeczy w Wiedźminie. Punkty wrzucamy kwadratem. No dobra, i teraz używamy wszystkiego, co nam przyniósł los. Wszystkiego dodatniego, wszystkiego dobrego. No, Geralt się rozwija. W każdej grze się rozwija od początku, tutaj też. Powiedziałem w sumie, to jest już wszystkie znaki na początku. No kurde, i dziękuję bardzo. Jaka tu była wysokość, no może... No dobra, kit, jest trochę wysoko. Takich 3 Geraldów. No Geralt ile może mieć? Góra, no 1,90 m, max. No 1,80 m, tak bym bardziej powiedział. Ale to już przyjmijmy 2 metry nawet, niech ma. To z 6 metrów całe zdrowie przy wiedźmińskiej zwinności, kociej akrobatyce, no kurde, nie, no to nie powinno to wyglądać. No dobra, są mi roślinki. No w tym konkretnym wypadku grzybki. No ale co to za różnica, i tak trzeba podnieść. To chyba jakiś większy pałac był kiedyś. To może przygotuję sobie mój srebrny miecz. Ej, ja tu byłem. Coś tutaj się przerozwaliło, pewnie część tego pałacu spadła. No ale... Deserter, czyli jednak żelazo. Ale dobra, kurde, jest takim zdrowiem, Piecho. Shit. Chyba, że użyję znaku Quen. Jak długo działa? Nie wiem jak właśnie jak bardzo długo, więc jeszcze trochę i jeszcze troszeczkę wody. Jeśli pozwolicie. Tutaj chyba Geralt nie wejdziemy, ale... Warto sprawdzić. Nie, dobra, chyba tutaj faktycznie nie. Gdyż trzeba być bardzo ostrożnym, nie chce się sturlać. Co, tędy? Jakbyś się złapał krawędzi urwiska. Ej, choć nie będziesz musiał. Dobra. Mamy Quen. Mamy Quen. To ustawmy Igni. I ja zabił swojego, co za partacz, widzieliście to. No i pozbawienie głowy jak najbardziej zasadne. I tak jej nie używał. No, lepiej przypalić. Ej, w ogóle on stał w ognisku przez dłuższy moment. No dobra, parowanie kiepsko mi wychodzi. Więc może jednak podpalenie lepiej. O kurde, nie weszło. Ale dobra, aż takie duże uniki nie są potrzebne. Poza tym mogę się wturlać na kogoś przypadkiem zupełnie. No i teraz dwa na poprawkę i delikatny unik. Faktycznie jest jeszcze jeden. Dobra, to pi. No nie chcę używać jaskółki. Zbyt cenna. No kurde, ale na drugim poziomie jak mnie deserter rozwali. A zresztą w płoncie. No pewnie, że czaruję. Jestem wiedźminem. Białym wilkiem. Co ty sobie myślałeś, że tak po prostu będę wymachiwał mieczem tylko? Jak świeczki zapalam tą mocą, kurde. Nie, olej zardzewiał miecz. Znaczy chyba tylko pobojowisko zwiedzili. No albo są bezpośrednimi dezerterami z tamtego pola bitwy właśnie. To znaczy byli, to już nie żyją. Nie, ale czy warto pomedytować sobie chwilkę? Może jeszcze nie, jeszcze chyba zażyję dobrodziejstw wody. Okej, coś podniosłem. Podałoby się dowiedzieć co, ale... No gra niestety mi nie powiedziała. Dobra, tutaj skrzyneczka oczywiście, mam nadzieję, że otwarta. No. Protokół z przesłuchania Wiedźmina. O, 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 i stalowy miecz wiedźmińskiego cechu żmii. Okej, mam nadzieję, że Willy będzie w stanie to zmontować. No i też, że będę miał potrzebne materiały, no ale... Moment, był stalowy miecz wiedźmiński, tak? Czyli srebra nie będę potrzebował, tylko rudy żelaza. Dobra. Może się to uda zdobyć. Ale czy przypadkiem tutaj nie będzie czegoś jeszcze? No inaczej, to się aż prosi, żeby zeskoczyć tam, ale bym się zabił po prostu. A właśnie, a propos nieoczekiwanej śmierci. Zróbmy sobie zapis lepiej. No bo coś mi się nie wydaje, żeby tutaj miał miejsce szybki save teraz. No ale doszedł kolejny quest. Czy jest to zadanie poboczne? Nie.
Są to poszukiwania. Sugerowany poziom 6. Dobra, dobra, dobra. Gdzie jest kolejne miejsce? Przeczytaj protokół najpierw, żeby dowiedzieć się, gdzie to jest. No i to jest dobra rada. Tak mam zamiar zrobić właśnie. Miejsce czynności twierdza Amaveta. Osoby uczestniczące w czynności: baronet Ignacy Verrieres, bailiff Andreas Blum, czeladnicy baroneta Verrieses, Komor, Smagor i Pępik. Podejrzany Colgrim, wiedźmin ze szkoły cechu żmii. Wiedźmin Colgrim jest oskarżony o porwanie Witka, syna Pawła, bartnika ze wsi Biały Sad. Zastosowano wobec niego areszt zapobiegawczy. Podczas przeszukania znaleziono u niego schemat na miecz stalowy. Podejrzewa się, że wykorzystał ów miecz do zastraszenia, a być może zabicia porwanego chłopca. Przypuszcza się, że oskarżony może posiadać również inne tego typu schematy potrzebne do stworzenia śmiercionośnych przedmiotów, jednak dotychczas ich przy nim nie znaleziono. Ale z tym mieczem i użyciem tego miecza, to są tylko poszlaki, czy macie jakieś dowody? No, pewnie, kurczę, to jest wszystko na poszlakach prowadzone, ale dobra, czytamy dalej. Na wniosek baroneta Verrieres, wiedźmin zostanie poddany szczegółowemu przesłuchaniu. Przesłuchanie z wykorzystaniem tortur zostanie przeprowadzone zaraz po dotarciu wykwalifikowanego kata. Dopisek. Winnym zaginięcia chłopca okazały się utopce. Należy zaznaczyć, że na owe potwory polował, a zaaresztowany wiedźmin. Niestety, zanim dotarło to do uszu śledczych, Colgrim był już martwy. Wiedźmin zamiast procesu wybrał próbę walki, a baronet Verrieres przystał na nią i rozkazał wiedźminowi oczyścić z upiorów rodową kryptę. Colgrim nie podołał zadaniu i nigdy nie wyszedł z podziemi. Przypuszcza się, że z dużym prawdopodobieństwem, że został zabity przez złe siły, duchy, a może upiory, które to miejsce obrały sobie za siedzibę. Okej, czy teraz krypta będzie oznaczona? Na mojej mapie? Chyba niestety... Nie, może, a może? Może w tamtym kierunku? No halo, halo? No ale nie mogę tu zeskoczyć, sorry, muszę się zsunąć. Żebym nie spadł. No żebym, kurde, nie spadł. Dobra, delikatny upadek. To jeszcze nic, Geralt, to jeszcze nic. Brzuska zatrzymała ciebie przed czymś większym. A dobra, zaczyna się znowu robić późno. Niebezpiecznie w lesie, złowrogo. Nie, może naprawdę las jest jednym z bezpiecznych miejsc na świecie. No chyba, że w trakcie wichury, to wtedy drzewo się może na ciebie zwalić, piorun strzelić i tak dalej, no ale zazwyczaj... No nie ma się czego bać w lesie, to zwierzęta boją się ciebie. No chyba, że boisz się owadów, to owady mają to wszystko gdzieś, nie mają instynktu przecież. No ale uciekają też od ciebie, no ale czasami po nią, po omacku wejdą. Tak samo jak pająk ostatnio, który zagościł mi na kołdrze. Zginął śmiercią tragiczną, dodam tylko. Ale dobra, czy tam w ogóle będę mógł pójść? Kurde, pójść na pewno. Jak się tu delikatnie przypłynę. No nie mogę skakać w wodzie. No aż taki magiczny to Geralt nie jest. No, chyba, żeby chodził po wodzie niczym, nie wiem, Naruto, albo nie wiem, Ichigo z Bleacha, albo kurde, nie wiem, kto jeszcze. Rycerze Jedi chodzili na wodzie? Znaczy po wodzie? Chyba nie. Przynajmniej nie widziałem, no ale na pewno w Dragon Ballu. Ej, no czy wy wszyscy musicie być niemili? Trzymaj się od mojej rodziny z daleka. A skok ci w paszczę, no. Dobra, idziemy stąd. Nie będziemy tam, gdzie nas nie chcą. I cieszę się, że nie dostałeś w ryj. Nie, dobra, ale cieszę się tą fajną chleba. Bieda przecież tutaj. Buczy przez okna, wlatuje do domu. Kurde, No jak to w trakcie okupacji? No nikomu się nie przelewa. No chyba, że kolaborantom. Jak moment, stary młyn? Nie, niemożliwe, to musi być jeszcze dalej. Ej, to rzęził chłop, prawda? Czy może jakiś potwór? Nie, wygląda na to, że spokój dookoła. Kurde, nie, ale podoba mi się eksploracja. Po prostu bieganie tutaj po otoczeniu. Można sobie skakać przez murki, wspinać się na krawędzie. Nie, naprawdę jest lepiej. A jeszcze dodatkowo płotka, tylko na jeden gwizd. Ale to był teleport. Ona nie mogła się tutaj wspiąć. A nie widziałem, żeby tutaj była. Ale dobra, już dosiądźmy. Ej! Vista vio! Patataj, 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 patataj.
Ej, jest faktycznie krypta. Może już zejdę tutaj. Ej, może też szybko zejść. Bardzo dobrze. To jest znak mocy. A to są kwiatki, jaskółcze ziele. Medalion drży to miejsce mocy. Czemu tylko jedną pierś masz zasłoniętą? A, bo nie miałaś ręki, żeby ją zasłonić. Okej, okay, wszystko jasne. Niech ktoś ci ją oderwał. Dobra, kolejne kwiatki. Jaskółcze ziele, czyli bardzo chcą, żebym sobie jaskółkę tutaj zrobił. Ale dobra, skorzystajmy najpierw z butelki wody. A później ze znaku. Ale dobra, nie zdążę skorzystać ze znaku. Upiór na 7 poziomie. O, cholernie blisko jest. No trudno się... No nie, ty gera, tu łosiu, uciekaj! Uciekaj, ale właśnie, walka konno. Znaczy no, będąc na koniu. Nie, dobra, krzywda mi się dzieje, płotka zaraz zginie. Nie, zostawiamy konika. Teraz tak, co mogę zrobić? Mogę użyć jaskółki. No i to zrobię. No, bardzo blisko się pojawia. Ej, ale okej, walka z nią jest możliwa. Że nie będzie uników robić cały czas. Ojoj, oj, dobra. Ale jak już wyprowadza kombinację, to nie jest wcale dobrze. A ja, moment. Lekkie combo i zginie zaraz. Ej, gdzie ona jest? Tak po prostu zniknęła? Okej, okay, dobra. Dziwne, ale jeżeli tego typu przeciwników mam spotkać wewnątrz, no to chyba nie będzie aż tak trudno. Ej, tu jest miecz. Czy to nie jest dobry miecz przypadkiem? Tu złożono na wieczny spoczynek doczesne szczątki Floriana Verrieres, który zmarł bezdzietnie w kwiecie wieku, apopleksją na polowaniu trafiony. Niechaj Meltiere wybaczy mu grzechy przeciw naturze poczynione. Okej, czyli może właśnie dlatego grasują tutaj upiory, bo poczynił jakieś straszliwe grzechy. A dobra, za kogoś kto płaci za plastry miodu. No jeszcze tego kogoś nie spotkałem, ale ogłoszenie na tablicy ogłoszeń się przewijało już nie raz. Więc kolekcjonuję i zbieram. Bo jest dużo, jak się usmaży. Nie, dobra, płotka ma się dobrze. Magia, miejsce mocy. No właśnie, nie skorzystałem z tego miejsca mocy w każdym razie, prawda? No i kolejny punkt umiejętności. No i z racji tego, że znak Igni jest teraz lepszy, no to wrzucimy go sobie w Igni oczywiście. Albo walkę, no nie, no ale to jest rzecz, którą będę musiał wrzucić jako slot tutaj. No to nie. Inwestujemy w to, co mamy. Nie spodziewałem się tak dużego naporu punktów od samego początku. Więc dorzućmy jeszcze tu. Okej, okay. No i teraz jestem rasowym podpalaczem, no coraz bliżej mi do piromanty. No ale zawsze tak robiłem w każdym Wiedźminie, że Ignię jako pierwszy rozwijałem, żeby można było w obszarowy sposób atakować ogniem przeciwników jeszcze, żeby ulegali podpaleniu i tak dalej, no bo to ułatwia sprawy, znacząco. Mam, czyli co, nie w samej kaplicy? To pozwólcie, że ja zapiszę sobie tutaj. Okej. Okay. Spróbujemy wejść. Może podpaleniem na przykład. No nie, podpalenie nie działa, więc może jednak force push. Force push działa. No czyli mamy taki nasz przenośny wytrych. Okej, okay, to jest głębiej. Ja chciałem sprawdzić najpierw okolice za kryptą. Za grobowcem. Nie ma nic. Chyba, że moje ludzkie oczy tego nie widzą, a widzi za to wiedźmiński zmysł. Dobra, krzaczek. Wronie oko. Dobra, jeszcze jedną butelkę wody. No i można chyba wejść. Znaczy w dalszym ciągu twierdzę, że przydałaby mi się bardzo pochodnia teraz. Ej, moment, przesunięcie palcem w ten sposób. Po touchpadzie. Ej, wrzucę nas od razu do mapy świata, dobra. Ale podpalajmy wszystkie pochodnie po drodze. Przy okazji popatrzę sobie na grę światła i cienia. No i jest ten upiór zaległy. Ale uwaga, nie będzie problemu. Przynajmniej nie podejrzewam problemów tutaj. No i proszę bardzo, bestiariuszy kolejny wpis. Ale czym się różni upiór na przykład od południcy? Tego chciałbym się dowiedzieć. I to jeszcze przed końcem odcinka chyba nie zrobimy. Przeczytamy sobie. Jaka jest różnica?
licho ze studni, no okazało się południcą, no to czemu to dwa oddzielne wpisy? A zresztą nieważne. Upiór, załatw przed śmiercią wszystkie swoje sprawy, pożegnaj się z rodziną, spisz testament, przeproś tych, którym zawiniłeś, bo inaczej tu zostaniesz. Pauli Wikar, znachor, rada udzielona umierającemu. Duchowni i naukowcy bezostannie kłócą się o to, czy dusze faktycznie wędrują po śmierci w zaświaty, gdzie czeka je wieczna radość albo cierpienie. Obie grupy są jednak zgodne co do tego, co dzieje się z duchami, które zostają z jakiegoś powodu w naszym świecie, zmieniają się w upiory. Sądząc po ich zawodzeniu, nie jest to los godny pozazdroszczenia. No właśnie, i tutaj teraz zagwozdka. No, naukowcy zazwyczaj nie wierzą w świat, powiedzmy, poza światem, w świat pozagrobowy. A z kolei duchowni jak najbardziej. I teraz jedni i drudzy mają dowód, że coś takiego istnieje. Jak to wpłynęło na zmianę ich wzajemnych relacji? No nijak. Dalej naukowcy są naukowcami, a duchowni duchownymi. No tak to niestety już jest. Nawet namacalne dowody czasami nie wystarczą, żeby ktoś zmienił swoje zdanie. Można zawsze po prostu nie wierzyć w pewne zasłyszane rzeczy. Ja nie wiem czemu, ale podpalę jeszcze przed końcem odcinka wszystkie i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Zbierając grzybki z grobowców. No bo jak żeby inaczej, tam są najlepsze, najbardziej smakowite. Z trupim jadem. Ej, okej, dobra, nie spodziewałem się, że jakiegoś wędrowca tam przypadkiem. Ej, czy nie będziesz przypadkiem wiedźminem? Dobra, nie gaszę. Chciałbym zapalić tą. Ten odgłos rozpalenia był troszeczkę dziwny. Jak gdyby stłumiony przez ścianę. Miecz ze Złotego Miasta. Tępy topór. Dobra, co to za miecz? No, pewnie będzie wymagał naprawy. Jest to broń stalowa. Podobne obrażenia do mojego miecza. Nie, kolejny gorszy miecz znalazłem po prostu. Więc okej, on pójdzie na sprzedaż. Nie, ale wiedźmin, wiedźmin. Gdzie jest kurde wiedźmin? Miał tutaj być jakiś wiedźmin przecież. O, nowigradzki miecz długi. I rękawice myśliwskie. Zaraz to ubierzemy. Tylko jeszcze parę pochodni pozostało. Jaj, kolejne rękawice. Dobrze, ej, tutaj widzę naprawdę... Wielu śmiałków próbowało podjąć tego upora, nikomu się... upiora. Upora powiedziałem. Ale nikomu się nie udało. Ale za to udało się Geraltowi z Rivii oczywiście, no. Najsławniejszy ze wszystkich wiedźminów. Dobra, ale po grobowcach chyba nie ma co chodzić. Ale jeszcze szybkie rozejrzenie się za pomocą zmysłów. Jeżeli uda mi się stamtąd wydostać. Może podpal to, Geralt. Muszę stać bezpośrednio przy tym. Okej, okay. No tak to wygląda. Wygląda całkiem nieźle, ale tutaj jeszcze coś mamy. Tu coś leży. Grzyby po prostu, a nie połyskujesz to po prostu czerwoną barwą, tylko to po prostu czerwone grzyby. Muchomory sromotnikowe czy inne, niejadalne, badziewie. Też w sumie zwierzęta konsumują oczywiście. No dobra, mamy lepsze rękawice od tych, które mamy. Te tak, jak najbardziej, ale te jeszcze lepsze. Wzmocniona zbroja, lekka zbroja. No, bardziej wzmocnioną bym zainwestował. Zresztą bardziej pasuje do stroju. Jakieś spodnie by się przydały inne. Okej, właśnie, moment. Te są prawie na maksa naprawione. Te 79%, a te 74%. No dobra, tak czy tak zostawimy to. Później to wszystko trzeba będzie sprzedać, ale właśnie, jeszcze... Nowigradzki miecz długi. Też wymaga naprawy, 24 przebicia pancerza, ale no to ma 39. Czyli podejrzewam, że nawet po naprawach będzie lepszy, zdecydowanie. Ej, chyba że to jest jeszcze magiczny jeden przedmiot. A, miecz ze Złotego Miasta, okej. Ja by go tak ulepszyć. Albo tylko naprawić. Nie, wszystko na sprzedaż, ale to w następnych odcinkach, kochani, bo ten kończę. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!